Jak ubrać dziecko na stok, tak aby nam się zbytnio nie zgrzało? Oczywiście podstawą jest bielizna termiczna odprowadzająca wilgoć. Jako drugą warstwę polarek i kurteczkę chroniącą przed deszczem i wiatrem, taką jak tutaj mamy Hania. Hania jest naszą modelką dzisiaj, tak? Mamy tutaj taką czapeczkę specjalną, która chroni uszy i szyję. Tak, to jest kominiorka, która chroni przed wiatrem uszy, szyję i na którą nakładamy kask. Kask musi być dobrany tak, aby nie zsuwał się z główki dziecka. Tutaj Hani ubierzemy kask. Czyli nie możemy pożyczać kasku od innych dzieci, starszych dzieci, on musi być dopasowany. Musi być dopasowany kask i gogle chroniące przed śniegiem. Dopasowane do kasku. To już główka jest ubrana, a jeszcze zostają nam rączki, bo jest ciepło nam tak naprawdę, ale powinniśmy zakładać rękawiczki przy tej temperaturze plus 2 stopnie. Tak, oczywiście rękawiczki muszą być. Tutaj akurat Hania ma takie rękawiczki na gumkach dla dzieci, bardzo wygodne, ponieważ dzieci często zdejmują, więc dziecko nie zgubi tak szybko rękawiczek. Dla starszych dzieci proponujemy 5-palczaste rękawiczki wygodne, żeby złapać kijki. I jeszcze buciki, ważne buciki, no bo dzieciaki też tutaj przychodzą do Państwa do przedszkola, ściągają buty narciarskie i to też muszą być fajne, wygodne buciki, takie, które nie przemakają. Tak, tutaj Hania akurat ma buty z gumą, nieprzemakalne, wodoodporne. Haniu, podoba Ci się ten strój? Tak. Ale ja widzę, że Ty lubisz kolor różowy. Tak. Tak. A powiedz, czy Ci jest wygodnie? Tak, jest wygodnie. Jest wygodnie, a cieplutko? No to co, z Hanią ruszamy, proszę Państwa, na stok, a teraz popatrzmy, jak właśnie maluchy uczą się jeździć na nartach.